Ja chciałem dać to, co mamy najlepszego w dwójce. W seriale Rodzinka. Wszystkie odcinki z autografami. I czas honoru na licytację. Rozumiem. To, co mają najlepszego. Płyty, pudełko. Dziękuję wam bardzo. Z całego serca oddaję dalej. I uwaga, uwaga. Halo Chorzów, halo Chorzów, halo Chorzów. Chłopie, nie. Dla faceta herbata kubek. Dziękuję. Chorzów! Uwaga! Siema, siema, siema! Pozdrawiamy was po raz kolejny z Kosowa! Prawdziwa impreza premierowa się skończyła, ale my ciągle bawimy się w studiu! Są z nami przedstawiciele wszystkich sztabów regionu. Chorzów, Sosnowiec, Tychy, Gliwice. Jest z nami m.in. Ola. Ola, jak było u was? Zbieraliśmy bardzo długo, jest ciągle liczone. Wiem, a mamy przecieki, że jest rekord naszego roku pławień! Mamy przeciek, że jest rekord. Panie prezydencie, czy potwierdzacie, że jest rekord? Tak, jest rekord. Już teraz czwarty Chorzów gra dla orkiestry. Mamy 69 tysięcy dla orkiestry. 69 tysięcy, mamy rekord! Weronika, a jak było u was? Drugim imię Emilii Patryk, bo cudownie zebraliśmy 40 tysięcy. 40 tysięcy, oczywiście w tle gra kapela Pawła Pieczarki. Drawicie daje po prostu nam czadu, daje nam czadu. Jego osypek gdzieś tutaj krąży, słuchajcie, poszedł za 4 okrągłe tysiące złotych. Ja przenoszę się, przeciskam dalej, bawi się z nami zespół z pieśni tańca Śląsk. Jest z nami także Arleta. Arleta, jak było u was? Było świetnie, zebraliśmy 13 tysięcy złotych. 13 tysięcy złotych, a teraz najważniejsza osoba dzisiejszego wieczoru chyba w całym regionie. Marszałek Gabriela Lenartowicz. Pani marszałek, czy mamy rekord w regionie? Będziemy mieli rekord w regionie. Śląskiej wraz z orkiestrą Pani Opery. Mamy 3 382 tysiące złotych i czekamy na dalsze. Mamy rekord w regionie! Słuchajcie, do zobaczenia za godzinę. Pozdrawiam was z Chorzowa. Siema! Jak w ogóle lot, bo byłeś dosłownie jeszcze chwilę temu w Dubaju. Widzieliśmy cię na własne oczy. Znaczy ja myślę ogólnie rzecz biorąc, że jestem po dwóch wyścigach 24-godzinnych, bo jeden to był faktycznie ten w Dubaju, a drugi to był wyścig, żeby do was tutaj dojechać na finał, przekazać ten kask. Udało nam się jeszcze dodatkowo na tą flagę zebrać podpisy większości kierowców, którzy brali udział w tym wyścigu. Są tutaj podpisy wielkich sław motorsportu, więc mam nadzieję, że ludzie też, to będzie dołączone do tego kasku, będziecie chcieli to licytować, bo naprawdę warto. A jeśli chodzi o sam wyścig, no to wiadomo, 24 godziny na dobę, non-stop jazda, było naprawdę bardzo ciężko, ale myślę, że przede wszystkim dla Wielkiej Orkiestry było warto wziąć udział w tym wydarzeniu. Maciej, podpisz ty na serduszku, złóż swój podpis. Podpisz się też tutaj na tym kasku. Proszę cię, podpis jest lekarski. Mamy już twój kask, ten kask jest nasz. Maciek, żebyś się obudził, to tutaj masz pyszny kubek na herbatę i płytę Kamila Bednarka. Obudź się, człowieku. Dojedź do domu jeszcze raz. Dzięki wielkie. Maciej Dreszczyk, 24 godziny w Dubaju. Dojechał, super, ma dopiero 18 lat. Kraków Opole, halo Kraków, halo Opole. Tu Kraków, witamy ze stolicy Małopolski, pięknej jak zawsze i niezwykle bezpiecznej. Ponad 2000 wolontariuszy od rana kwestowało na ulicach pracowicie i bezpiecznie, co potwierdzi radkomisarz Izabela Ciarka z Małopolskiej Policji. Tak, oczywiście, małopolscy policjanci jak co roku włączyli się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 1000 policjantów dbało nad bezpieczeństwem zarówno wolontariuszy, jak i osób, które brały udział w towarzyszących imprezach wielkiemu finałowi. I wszystko pięknie się udało, szanowni państwo, trwa wielkie liczenie pieniędzy. Tuż obok mnie, za ścianą sukiennic, Adam Grzanka. Znajduje się w sztabie WOŚP-u Gwaru Tu Co Niemiara, a ze mną jest pani Justyna Jabłońska, dyrektor regionu banku PKO SA. Dla pani to jest bardziej przyjemność czy praca?
Dobry wieczór Państwu. Po raz 17. Ogromna przyjemność. W 18 oddziałach w Małopolsce. Liczymy z 90 pracownikami pieniądze. Mamy ponad 500 tysięcy i liczymy, na pewno będzie rekord. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa wszystkich. Dziękuję za zaangażowanie. Dziękujemy. Alu, słyszysz, ponad 500 tysięcy. To dopiero jest wynik, ale będzie jeszcze lepiej. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom. Dziękujemy sztabom i tym, którzy wrzucali pieniądze do puszek. Do zobaczenia za rok. A my tutaj w Opolu na wszystkich patrzymy z góry. To jest wóz trabiniasty, na tym wozie my, kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Dlaczego straż gra w orkiestrze? Straszek co roku jest tam, gdzie są ludzie potrzebujący i dlatego też również co roku uczestniczymy w orkiestrze, pomagamy, organizujemy imprezy dla mieszkańców Opola po to, żeby przyszli, po to, żeby zakwestowali. Dzisiaj wyjątkowy pokaz, pokaz wysokościowy. Tak, wyjątkowy pokaz, pokaz na wysokości. Nasi koledzy z grupy specjalistycznej ratownictwa wysokościowego pokażą techniki ratownicze, zainteresowanie ludzi widać duże. Oprócz tego mieszkańcy Opola, którzy przyjdą, będą mogli wejść po drabince z Peleo na wysokość, oczywiście w asekuracji. Wysoka adrenalina, duża wysokość, także jest dobra zabawa. Poza Orkiestrą Świątecznej Pomocy, kiedy używają tych umiejętności strażacy wysokościowcy? Stosunkowo często, gdzieś pracujemy na wysokościach, ratujemy ludzi, ratujemy ich dobytek, zwierzęta, także mają pełne ręce roboty nasi strażacy wysokościowcy. A dzisiaj grają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, co tam na dole? Jako Eagle Force Opole chcieliśmy rozgrzać wszystkich tych, którzy przyszli dzisiaj wesprzeć 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pokazać czym jest street workout. I dobrze się bawić przede wszystkim, zachęcić wszystkich do aktywnego trybu życia. Mamy nowy rok, może kogoś zachęcimy, żeby coś ze sobą zrobił w tym nowym roku. Na górze i na dole tak gra orkiestra Opole. Pozdrawiamy serdecznie. I moi drodzy, przyszedł ten moment, kiedy będziemy listowali serduszko numer jeden. Pozwólcie, że założę czapkę kapitana, bo będę tym wszystkim kierował, będę to wszystko prowadził. Od wielu lat licytujemy złote serduszka. To jest to piękne cacko numer jeden. Mennica państwowa, metale szlachetne. Także to są wykonawcy tego bibelotu. 4,5 grama. Złote, cudowne, mające wiele gorącego ciepła, bo to są dary od ludzi, czyli złoto, które nam wrzucają do swoich puszek. To jest ten młotek. To jest to miejsce, w które będę uderzał. A to jest ten ekran, który już teraz wam mówi. A więc od samego dołu Endurofil 22 220 zł, ZIR 22 555, Profit Development 23 456, Robert Albert 25 tysięcy, Utal Poznań, Gruszczyczyn 25 tysięcy, Gruszczyn, przepraszam, Nowoterm Szczecin 27 tysięcy, Trestelle 33 333, uwaga, zbliżamy się do trójki. Anonim 100 tysięcy. Biogen Namysłów 105 tysięcy. Euko 10 lat zwość 111 tysięcy. A więc szanowni państwo, zaczynamy naszą licytację. Rozpocznę. Euko 111 tysięcy. Kto da więcej? Kto da więcej? Biogen 120 tysięcy. Po raz pierwszy. Wielkie brawa dla wszystkich osób tu z Playa, które obsługiwały licytacje, rewelacyjnie pracowały. Ten system działał już od wielu, wielu lat. To działa jak? Euko na to mówi, uwaga, 125 tysięcy po raz pierwszy za serduszko numer jeden. 125 tysięcy, wielkie brawa. To jest numer jeden w tym momencie. Licytujemy numer jeden serduszek. Ja przypominam, u nas na końcu już powyżej 25 milionów złotych. Co na to? Biogen Namysłów. Biogen 130 tysięcy. 130 tysięcy. Z tyłu słyszę nawoływanie 150 tysięcy, ale ja nie mogę nic sugerować. Ja mogę tylko słuchać naszych operatorów telefonicznych. 135 tysięcy. Euko 135 tysięcy po raz pierwszy. 135 tysięcy po raz pierwszy. 4,5 grama niezwykle serdecznego, pięknego wyrobu, takiego serduszkowego, na którym jest napis dla seniorów i dla dzieci.
140 tysięcy. Biogen po raz pierwszy 140 tysięcy w naszej licytacji złotych serduszek. Już dzisiaj jest serduszko numer 94 Antyradio, numer 90 Polskie Radio, jedynka, numer 93 Trójka. Wszystkie te serduszka osiągnęły astronomiczną sumę. Cieszymy się bardzo, a teraz serduszko numer 1. Uwaga, co na to Ełuko? Czekamy na to, co powie Ełuko. 140 tysięcy Biogen, Ełuko 135 tysięcy, 150 tysięcy Ełuko oraz pierwszy. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. Oszczędzajcie mój głos, kochani. 150 tysięcy, serduszko numer 1. Za moment będą złote karty telefoniczne, ale póki co 150 tysięcy. Ełuko, 150 tysięcy. Biogen, chwilę i uwaga. Za moment podam numer 1, 155 tysięcy. Numer 1. Już mamy zmianę, a więc Biogen, 155 tysięcy, Ełuko, 150 tysięcy. Czekamy, co powie Ełuko. Pamiętajcie, to serduszko jest u was, potem jest z wami. To można z dumą mówić o tym, że wszyscy, którzy tworzą firmę, którzy tworzą, tych, którzy licytują, mogą się pochwalić, że świetnie byli razem z nami, że pomagali, że w ten sposób gramy. A u nas na koncie już o bańkę więcej. 26 261 247 zł. Ełuko 160 tysięcy po raz pierwszy. 160 tysięcy. Pamiętam, kiedy mieliśmy serduszek 1200, teraz 10 lat. 10 lat, uwaga. Ełuko, co na to Ełuko? Błagam, tylko nie 162, błagam. Ten głos ma wystarczyć do godziny 12 w nocy. Ma się ze wszystkimi pożegnać. Ma wszystkich, uwaga. I bardzo dziękuję, Ełuko. 170 tysięcy. Ełuko, numer 1, 170 tysięcy. Moi drodzy, 170 tysięcy to już jest niesamowity sprzęt medyczny. Już za to możemy kupić bardzo, bardzo dużo urządzeń dla seniorów i dla dzieci. Bardzo wam dziękujemy, bo ten drobiazg po prostu jest warty, jeżeli chodzi o gramy, dużo mniej. Ale dziękujemy, że licytujecie. Numer 1, 170 tysięcy, ale uwaga, już zmiana. Odpowiedź Biogen, 175 tysięcy. Po raz pierwszy, 175 tysięcy po raz pierwszy. Gorąca herbata, świeża gorąca herbata. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak się gra, tak się gra. Doping, doping, doping. Uwaga. I uwaga, 190 tysięcy. Ełuko, 190 tysięcy. Bardzo przy okazji dziękujemy za całą obsługę, licytacji oraz 600 Show i Tax School, o tak właśnie to mówię, nasi starzy znajomi, którzy są z nami, oraz 600, którzy obsługują całą licytację, która wychodzi, uwaga, 200 tysięcy Biogen! Nabieramy trochę tempa. Nareszcie. Super. 200 tysięcy. Biogen, spółka namysłów. Ełuko, 10 lat z Wośpem. Na razie 190 tysięcy. 190 tysięcy. Czekamy, czekamy. Cierpliwie czekamy. Flamasty idzie w ruch. Biała kartka. Co się na niej pokaże? 210 tysięcy. Jam chyba z ciebie na naszej scenie. Dzisiaj muzyka przez cały dzień. Dzisiaj muzyka nie tylko u nas, ale na wielu koncertach w całej Polsce. Pokazaliśmy, że nie mamy focha i za to bardzo wam dziękuję. Moja czapka kapitańska prowadzi na razie fantastyczną licytację. 210 Ełuko, Biogen 200 tysięcy. Tutaj się robi bardzo dużo. Proszę powiedzieć, ile jest w ogóle cała suma, cała pula serduszek, złotych serduszek, powiedzcie, ile jest cała pula całych serduszek. Uwaga, uwaga. I jeszcze czekamy na ostatnie słowo. I teraz chyba dojdzie do niesamowitej historii. Ełuko sam sobą. Jeszcze, uwaga, 215 po raz pierwszy. Takiej licytacji nie było jeszcze. Serduszka, 3 serduszka, 500 000. Uwaga, uwaga, uwaga. Od końca 0, 0, 0. 222 tysiące. Numer 1.
po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci! Ełko, szanowni państwo, tu 222 tysiące, spójrzcie na te kwoty. Ełko 222 tysiące, Biogens Namysłu 200 tysięcy, Anonim 100 tysięcy, sama ta pula ponad 500 000 zł. Panowie, szapoba, salutuję i wielkie dzięki. Zrobiliście fantastyczną rzecz. To pokazuje, jak rewelacyjnie gramy u nas tutaj w Polsce, w środkowej Europie. Robimy coś, co się nazywa Made in Poland. Panowie i panie, bo to na pewno też była decyzja wszystkich, bardzo wam dziękujemy. Pędzimy do Irlandii i pędzimy do Gibraltaru. Wielkie dzięki dla całej obsługi licytacji. Do końca świata i jeden dzień dłużej! Nie! Yeah. Jurek, jesteśmy z tobą! Siema! I moi drodzy, teraz jest ten czas, kiedy zbieramy wszystkie komunikaty, kiedy zbieramy wszystkie informacje i to jest taki czas najbardziej przyjemny. Najpierw ja się zaopatrzę w kwiaty. Jedna pani, druga pani, trzecia, cztery panie, jeden pan. Rozpocznę od kwiatu, proszę bardzo. U nas jest zawsze z kwiatami. Proszę bardzo. I kwiaty. Proszę bardzo. I dla pana kubek, ale oddam go za moment. Nie, dajesz go teraz. Moi drodzy, Lidl zbierał z nami pieniądze po raz kolejny. Zbieraliście na dużo przed finałem. I teraz bardzo ważny moment, bo będziemy znali wyniki tej zbiórki. Lidl. Jurek, ale zanim powiem, ile nazbieraliśmy, zobacz, przyjechała dzisiaj do ciebie cała Polska. Jest Ostrów, jest Stryków, Władysławowo, Gliwice, Nowy Dwór Gdański, Lublin, Kalisz i wiele innych miast. Czy chciałbyś posłuchać, jak bawiliśmy się przez cały tydzień? Powiedz, że tak. Tak, mówię, że tak. Uwaga! Tak się bawi, cały Lidl! Tak się bawi, cały Lidl! Tak było wesoło. A ile nazbieraliśmy? Pani Aniu, ile mamy dzisiaj pieniędzy nazbieranych? Jurek, graliśmy z wielkim sercem, grali nasi klienci, grała cała firma. I podczas tygodniowej zbiórki zebraliśmy imponującą kwotę. 1 200 000 zł. Ale zobacz, czek tradycyjnie nie jest wypisany. Wypiszemy go razem. Oddaję głos panu Michałowi. Jurek, podzielimy się, ty będziesz pisał, bo ja już kiedyś pisałem za dużo zer. Słuchajcie. Od klientów, od pracowników, od firmy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 1 600 000 zł! Wielka frajda, dziękuję bardzo. To my dziękujemy, do góry ten czek, moi drodzy. 1 600 000 od Lidla. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko i pędzimy do Wałbrzycha. Wałbrzych i Gorzów, moi drodzy. Co u was się dzieje? Stara Kopalnia i Wałbrzyszanie przepięknie zagrali w 23. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czas na podsumowanie. Zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od pieniędzy. Ile udało się już policzyć? No mam już ponad 33 tysiące złotych. I cały czas liczymy. Ile mamy z aukcji? A my tylko z licytacji mamy ponad 10 tysięcy złotych, 2200 zł. Za tyle udało nam się sprzedać złote serduszko.
Licytowana była również kolacja z Rafałem Brzozowskim. Udało się Kindze, jak było? Fantastycznie. Walczyłam z Aldoną, w końcu we dwie się dogadałyśmy, byłyśmy w trójkę. Na szczęście oddały Rafała i mógł wystąpić w Starej Kopalni na scenie. Dużo koncertów grasz w roku. Czy te orkiestrowe rzeczywiście są wyjątkowe? Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj z Wałbrzycha jest bardzo ciepło i gorąco, atmosfera rewelacyjna, dlatego że publiczność jest najważniejsza i to jest fantastyczne w orkiestrze, że zawsze łączymy muzykę z darem serca i to jest najpiękniejsze, dlatego ta orkiestra ma taką wspaniałą oprawę takich ludzi, którzy ją tworzą. Dziękuję za spotkanie w Wałbrzychu, było cudownie, pozdrawiam gorąco. A my dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy wszystkim, którzy z nami grali. No to co, ruszamy w drogę, żeby bezpiecznie odwieźć pieniądze do banku. A było bezpiecznie dzisiaj? Tak, bardzo bezpiecznie było. No to w drogę, do zobaczenia. W Gorzowie Wielkopolskim atmosfera bardzo gorąca, szczególnie w czasie licytacji, bo na przykład można było zostać wojewodą lubuskim. No prawie, chodzi o jeden dzień współrządzenia razem z wojewodą. Pan się skusił na taką licytację, dlaczego? Oczywiście skusiłem się, bo to bardzo jest ciekawa inicjatywa. Oczywiście szczytny cel dla nas. Jak pan sobie wyobraża ten jeden dzień bycia z wojewodą? Na razie nie wyobrażam sobie go, ale zobaczymy co będzie i mam nadzieję, że będzie dużo atrakcji i poznania nowych ludzi. Jeszcze większe atrakcje, proszę państwa, są do wzięcia cały czas w internecie, bo oto taki voucher czeka jeszcze na kogoś, kto chce przelecieć się nad Woodstockowym polem. To oczywiście perspektywa odległa, bo dopiero w czasie przystanku Woodstock, czyli latem, ale jedyna taka możliwość tutaj w Gorzowie. Tak, dokładnie. Postanowiliśmy, że w tym roku tanio nie sprzedamy skóry, a być może skóry wojewody, bo to on funduje ten przelot. Dlatego zdecydowaliśmy się, że tą aukcję dokończymy na aukcjach Allegro, tak żeby przyniosła w całej Polsce duży rozgłos i żeby jak najwięcej pieniędzy udało się z tego lotu darowanego od wojewody zdobyć. No to kto był na Woodstocku, a chce go zobaczyć z góry, albo kto nie był i też chce zobaczyć z góry, cały czas do wylicytowania z Gorzowa właśnie ten lot. Dużo gadżetów dzisiaj sprzedaliście, mnóstwo pieniędzy wpadło do puszek. Tak, zdecydowanie. Licytacje trwały, przed chwilą się zakończyły. Bardzo dużo gadżetów w Stali Gorzów. No, Stal cieszy się w Gorzowie bardzo dużą popularnością i są bardzo popularni stalowcy i oni też pomagali w licytacji, tak? Więc to przyniosło te efekty. Pomagają stalowcy, pomagają żużlowcy, pomagał cały Gorzów, aby jak najwięcej zebrać na orkiestrę. Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia. Siema. Siema. Proszę państwa, to już ostatnie spotkanie ze studiem medycznym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w czasie 23. finału. To jest 23 lata. Te 23 lata to 30 tysięcy urządzeń medycznych zakupionych przez Wielką Orkiestrę dla 600 szpitali w Polsce. Łączna wartość tego sprzętu to prawie 600 milionów złotych. A wśród tych najnowocześniejszych urządzeń, jakie kupowaliśmy, na przykład 1234 takie inkubatory do ratowania życia najmłodszych, 216 respiratorów dla noworodków, 127 aparatów radiologicznych, takich jak ten, 412 ultrasonografów, ale wśród nich ponad 80 dla dzieci z chorobami nowotworowymi. I wreszcie kardiomonitory, 1347 kardiomonitorów. Ten cały sprzęt, powtórzę jeszcze raz, o wartości 600 milionów złotych trafił do ponad 600 szpitali w Polsce, gdzie leczone są polskie dzieci. A poza tym cztery programy medyczne i jeden program edukacyjny. Dzięki tym programom fundacja przebadała 4,5 miliona noworodków na okoliczność wady słuchu, czyli są to dzieci zdrowe. 2 miliony dzieci w szkołach podstawowych przeszło szkolenia z pierwszej pomocy. Ponad 7 tysięcy dzieci ma uratowany wzrok. Prawie 1000 dzieci mam chorych na cukrzycę urodziło się zdrowych, bez żadnych wad. 35 tysięcy noworodków uniknęło intubacji, a na końcu, proszę państwa, kupiliśmy prawie 2,5 tysiąca nowoczesnych elektronicznych łóżek dla najstarszej grupy naszego społeczeństwa, czyli dla seniorów, aby mogli godnie chorować. Proszę państwa, jeśli w tej chwili ktoś jeszcze ma wątpliwości, jak zostały wydane państwa pieniądze i jak są wydawane państwa pieniądze, wystarczy odwiedzić
jeden z 600 szpitali w Polsce, gdzie leżą wasze dzieci. Tam jest sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Taka pora, więc czas na podsumowania. Tym razem podsumujemy to, co ukazało się w Bibliotece Wielkiej Orkiestry. Jest jako uzupełnienie programu edukacyjnego. Nasza fundacja stworzyła Bibliotekę Naukowo-Medyczną. Do tej pory udało nam się wydrukować 4 podręczniki, wspaniałe podręczniki. Każdy z tych podręczników jest za darmo dostępny dla lekarzy odpowiedniej specjalności. Na pewno nie jest to nasze ostatnie słowo, tych podręczników będzie więcej. Póki co zachęcam bardzo do korzystania z naszej biblioteki. My także zachęcamy, a teraz na koniec jeszcze, proszę Państwa, Dary z Olsztyna. Przyjechała do nas firma Real Olsztyn i przywiozła ten oto, pokażmy go. Materac przeciwodleżynowy, najwyższej zupełnie klasy, to na nim leżą i dochodzą do zdrowia pacjenci bardzo ciężko poparzeni, takie najtrudniejsze przypadki. Firma rodzinna, materac wart kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy. Trafi do zakładu opiekuńczo-leczniczego w Aleksandrowie Kujawskim. Tam bardzo miło. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami dzisiaj. Obok, proszę Państwa, wózek transportowo-kąpielowy. O, tutaj firma BK Hospitek Polska z Poznania prezentuje nam właśnie jego możliwości. On pomaga osobom starszym, zniedołężniałym, niesamodzielnym wykąpać się, wykonać podstawowe zabiegi higieniczne. Dobrze pasuje do tej wanny, która też jest ruchoma. To jest tak zwana wanna uchylna. Można wziąć kąpiel w pozycji siedzącej, stojącej, no jakkolwiek. Ważne, żeby było wygodnie pacjentowi, żeby mógł zadbać o higienę własnego ciała. No i jeszcze coś bardzo specjalnego. Proszę spojrzeć. Tutaj firma BTL zaprezentowała bardzo zgrabny i wielofunkcyjny taki pomocnik fizjoterapeuty. Tutaj mamy 3 funkcje. Ultradźwięki, laseroterapia i elektroterapia. Kilka różnych możliwości, wiele kombinacji i dla dorosłych, i dla dzieci. Ten sprzęt trafi do hospicjum w Pucku. Natomiast, nie, przepraszam, ten do Gdańska trafi. Natomiast ten wózek właśnie, który Państwu prezentowałam przed chwilą, trafi do hospicjum Ojca Pio w Pucku. No i tak rozdysponowaliśmy wszystkie dary, jak trzej królowie. Na koniec przyszli do nas nasi przyjaciele i ci, którzy wspierają orkiestrę. Czas się pożegnać, czas podziękować naszym widzom za to, że byliście Państwo z nami. Proszę Państwa, dzisiaj kończymy już studio medyczne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tu na Woronicza w gmachu Telewizji Polskiej. Kończy swoją działalność, ale nie kończymy pracy. Przed nami ciężki rok pracy i przed nami zakupy kolejne dzięki Państwa zaufaniu. Dzięki temu, że dzisiaj przez cały dzień byliście z nami. Zapraszamy Was już dziś na następny finał, 24 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za rok, już za rok. A my mamy nadzieję, że to ziarnko dobroczynności, które dzisiaj w wielu sercach zostało zasiane, będzie pięknie się rozwijało, rosło i być może powstanie wielkie drzewo, w którego cieniu ci wszyscy, którzy będą tego potrzebowali, będą mogli schronić się i odpocząć. A zatem działamy i do zobaczenia za rok. Grajcie z nami do końca świata, jeden dzień dłużej. Dobranoc, dziękujemy. I jesteśmy już, moi drodzy. Wielkie brawa i podziękowania dla bloku B. Tam przez cały czas mówiliśmy o medycynie. Teraz się żegnamy z blokiem B. Łukasz Berezach ze Szczecina zebrał 6 tysięcy złotych i pozdrawia. Wielkie, ogromne pozdrowienia dla ciebie, Łukasz. Moi drodzy, Fresh Market, Żabka to były miejsca, gdzie można było zdobyć te piękne kubeczki, kolorowe kubeczki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co się u was działo przez te kilka dni, mistrzu? Jak to mówisz, oj, działo się działo. Od 16 lat już wspólnie zbieramy z Wielką Orkiestrą. W tym roku w 4000 sklepów Żabka i Fresh Market prowadziliśmy zbiórkę, ale też sprzedawaliśmy te kubki. Z tego co wiem, prawie wszystkie kubki już się sprzedały. Mam nadzieję, że ostatnie sztuki do końca dnia będą miały informację, że wszystkie są sprzedane. Przede wszystkim chciałem podziękować naszym agentom, naszym sprzedawcom, no i oczywiście klientom sklepów Żabka. Tylko ze zbiórki już w tej chwili mamy 300 tysięcy złotych. Także bardzo dziękujemy. To my bardzo dziękujemy. Kwiaty dla pięknych kobiet. Żabka, Fresh Market grały z nami. Piąteczka Żabka.
i bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Na naszym koncie 29 017 383 zł. Bardzo dużo. Hej, 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 już zaraz się łączymy, już zaraz się łączymy. Jesteśmy z Wami. Proszę bardzo, oddaję szkoczy mikrofon. Woda Eden gra z orkiestrą od 3 lat. A Eden, wiemy o co chodzi. Bieg po liście z cukrzycą. Wielkie dzięki mów. I dzisiaj piękne, kolorowe dziewczyny zostały nagrodzone. Tutaj widać, zaraz będą na ekranie. A przy okazji chciałem podziękować dziewczynom ze sztabu, z uniwersytetu, które grały dla wszystkich biegaczy We Are The Champions. Moi drodzy, wielkie dzięki. Ja oddaję poczacie. Daję to kobietom. Uwaga, herbata. Gdzie jest herbata? Macie wodę. Teraz dostajecie, nie, dostajecie herbatę, ale spójrzcie na te przepiękne dwie biegaczki. Magda i Maja, biegłyście, jak było na biegu? Dobrze nam się biegło i biegamy kolejny rok i chciałyśmy tak z tymi kwiatkami zaczarować trochę wiosny tą zimę. No nie wiem, udało się chyba. No chyba tak, zobacz jak pięknie wygląda z tymi kwiatami. Zobacz jak pięknie. Uwaga, tak wyglądał bieg, zobaczcie jak wyglądał bieg. Policz się z cukrzycą, jeden, który był sponsorem biegu. Tak wyglądał bieg. 9. bieg, policz się z cukrzycą. Orkiestra Dęta Poczty Polskiej gra teraz dla Was. Lecimy, moi drodzy. I 5000 osób ruszyło na 5-kilometrowy bieg po ulicach Warszawy. Policz się z cukrzycą. Po raz 9. Dzień w stolicy Warmii i Mazur bardzo wiele się działo. Tutaj za nami między innymi taki maluch z zaszyb, którego można było podziwiać Stare Miasto. A ze mną Maja Dzieciątek, szefowa sztabu WOŚP w Olsztynie. Pani Maju, co tak naprawdę działo się w tym Olsztynie przez cały dzień? No, zaczęliśmy z samego rana. Już w Kortowie chyba o godzinie 8 zaczął się studencki finał. Później o godzinie 10 wystartowały szkolenie maszynistów i przejazdy drezyną na olsztyńskim dworcu, współorganizowane przez przewozy regionalne oraz Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Potem morsy. Jezioro Długie zagrzały nam bardzo mocno, mimo tego straszliwego wiatru, który nam dzisiaj towarzyszy. No niestety, pogoda w tym roku nie sprzyja, ale Olsztynianie udowodnili, że gorące serca mają. Przed nami jeszcze są licytacje. Jakie są najfajniejsze, najciekawsze przedmioty? Dla Olsztynian bardzo fajny gadżet. Wczoraj mieliśmy zwycięski mecz. Naszej drużynie Indykpole AZS nie szło ostatnio najlepiej, ale wczoraj poszło im fantastycznie. Wygrali z mistrzami Polski, Resowią Rzeszów i mamy dwie koszulki. Jedną koszulkę z pisami mistrzów Polski, a drugą szczęśliwą koszulkę AZS-u. Ja myślę, że ta koszulka musi trafić do kogoś za naprawdę solidne pieniądze. Zatem liczymy dalej na Państwa hojność, bo choć finał WOŚP się kończy, to tak naprawdę zbieranie pieniędzy się nie kończy, ono jeszcze potrwa, te licytacje dobiegną końca, także do zobaczenia w przyszłym roku. To był niezwykły, wspaniały, niezwykle energetyczny dzień. Drodzy Państwo, z jednej strony trochę szkoda, że kończy się powoli 23 finał, ale z drugiej strony fajne jest to, że pomoc nigdy się nie zakończy. Dzięki Państwu, dzięki Wam i dzięki Jurkowi Owsiakowi, który narobił tyle zamieszania i poderwał to towarzystwo. Było wesoło, głośno i bardzo kreatywnie. Wszystko dzięki Wam. Popatrzcie, co się u nas działo przez cały dzień. Pozdrawiamy z Lublina.
I moi drodzy, przez cały czas jesteśmy tutaj w studium numer 5, Telewizja Polska. Jeszcze można do nas spać, przechodząc przez blok B, oglądając nas sprzęt 29 milionów 17 383 zł. To stan naszego konta pieniędzy deklarowanych. Zakończył się już koncert pod Pałacem Kultury. Ze mną Mirek, który prowadzi go już od 100 lat. Jest z nami po prostu od 1000 lat. Irek, pogoda dzisiaj była łaskawa w sumie. Wczoraj się trochę baliśmy, ale atmosfera dzisiaj gorąca niezwykle. Najważniejsze, że nie lało. Troszkę dmuchało na początku jak w Kielcach. Pozdrawiamy Kielce z tej okazji, ale potem już było tylko gorąco, bo były fenomenalne zespoły. A zakończenie to już w ogóle przejdzie do historii. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, prawie wszyscy zostali do końca. I to jest niesamowite, ponieważ grały naprawdę piękne zespoły. Irek, zacznę od tego, że mamy dla ciebie dyplom na ścianę. Dzisiaj tylko kilka osób dostało takie dyplomy, także pochwal się, jeżeli masz biurkę, jeżeli masz ścianę, jeżeli masz jakąś makatkę, to tam możesz położyć to. Dajmy ci też piękną płytą, naszą złotą i platynową płytę z przystanku Woodstock, budka suflera, i żebyś jakoś po ludzku wrócił do domu. Piękna nasza koszulka, finałowa koszulka z wiatrakami bardzo kolorowymi. Irek, bardzo dziękuję. Jesteś z nami za rok, chłopaku, bo robisz to nieprawdopodobnie pięknie. A obok mnie kalendarz Pirelli. Powiem wam, że jak była cisza, nikt do nas nie dzwonił, to myślę odwołać finał, bo zawsze kalendarz Pirelli jest z nami. Dzień dobry. W imieniu firmy Pirelli Polska chcielibyśmy przekazać kalendarz. Kalendarz na 2015 rok. W tamtym roku kalendarz obchodził 50-lecie i kalendarz nie jest dostępny oczywiście w sprzedaży, ale jak i w tamtym roku i w poprzednich chcemy przekazać na rzecz orkiestry. Kilkanaście tysięcy egzemplarzy na całym świecie jest przekazywanych dla ludzi, wybranych ludzi świata biznesu, kultury, sztuki. W Polsce w tym roku jest obecnie jedynie nieco ponad 100 sztuk. Mamy nadzieję, że jeden z nich trafi w ręce dobroczyńcy, który wylicytuje najwyższą kwotę. I tak właśnie będzie, najwyższa kwota, tylko ten ktoś będzie mógł się cieszyć kalendarzem Pirelli. Robimy wymiany, ja ci daję piękną koszulkę naszą, ty mi dajesz kalendarz, on już jest nasz, czyli będzie licytowany. Moi drodzy, to co mi się najbardziej podoba, Agata Aleksandrowicz, blog. Sama powiesz, jak to się nazywa. Blogerzy są po prostu dzisiaj bardzo nam potrzebni, wspaniali ludzie. Opowiedz coś o swoim blogu. Ja chciałam, jak tutaj jechałam do studia, to chciałam opowiedzieć o badaniach słuchu, których był poddany mój syn. Natomiast już tu w studiu odebrałam maila od jednej z moich czytelniczek i ona do mnie napisała: Agata, jeśli ty będziesz w studiu, to powiedz Jurkowi, że mu bardzo dziękuję, bo mój syn był skrajnym wcześniakiem, wszędzie były serduszka i dzięki niemu mój syn żyje. Więc ja w imieniu, mam nadzieję, że nie pomylę, Kasi, bardzo dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Dziękuję, że piszecie o tym, że mówicie, bo to bardzo wzmacnia mamy i wszystkich ludzi. Karolina Kaliś, 2 plus 4. Co to za blok? To jest mama, tata, dwójka dzieci, czwórka dzieci, pies i Gerton. To jesteśmy my. To jest mój namacalny dowód, że wspomagamy orkiestrę. Wcześniak, 33 tydzień, leżał długo w inkubatorze, korzystał ze wszystkich możliwych sprzętów, jaki zapewniliście. Każdy z tych sprzętów miał serduszko, każdy kupiliście wy. Także dzięki niemu, dzięki wam on tu jest. A tobie, mistrzu, kubeczek na dobrą herbatę. Dziękuję bardzo. Kochaj mamę cały czas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I moi drodzy, Marcin Blok, super tata, super tata. Hej, super tata, czyli blok super taty, który ma cztery córki. Wszystkie cztery miały robione przesiewowe badanie słuchu dzięki sprzętowi zakupionemu przez orkiestrę. Dostaliśmy dużo dobra, chcemy, żeby to dobro dalej się niosło, dlatego popieramy WOŚP. Bardzo dziękuję, nasz piękny kalendarz. Polska Agencja Prasowa, Polska Agencja Prasowa, Lidia Sobańska. Są z nami, to jest niezwykle ważne, kiedy podajemy informacje, kiedy gdzieś się puszczamy dalej, to dzięki Polskiej Agencji Prasowej wszyscy mogą dowiedzieć się, co robimy, co się dzieje i jak wygląda nasza praca. Bardzo wam za to dziękujemy. Co macie ze sobą? Przekazujemy na aukcję na rzecz orkiestry dwa zdjęcia fotoreportera PAP. Jedno to jest Justyny Kowalczyk, Kamila Stocha w walce olimpijskiej, złoto. Zdjęcia są
na aukcji pod hasłem zdjęcie Kamil Stok, zdjęcie Justyna Kowalczyk. Zapraszamy do licytacji. Bardzo dziękuję. Kwiaty dla pań. Kwiaty, kwiaty! Kwiaty, 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 kwiaty. Jeszcze jeden bukiet, jeszcze jeden bukiet. Dziękujemy bardzo, dziewczyny. Cześć, Bronek. Cześć, witamy serdecznie. Moi drodzy, my pędzimy. Halo, Rzeszów, Kielce! Rzeszów, Kielce! Ponownie witamy z Rzeszowa i z rzeszowskiego rynku, gdzie bawimy się doskonale. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu na Podkarpaciu jest najgoręcej, a razem ze mną są ludzie z Playa, Marcin Gruszka. Aplikacja mobilna to także wasz pomysł. Ja tam próbowałem tego konkursu. Na dwa pytania nie odpowiedziałem. Tak, chyba niezły wynik. Przygotowaliśmy dla wszystkich fanów Wielkiej Orkiestry i finału specjalną aplikację. Ściągajcie na nas na swoje smartfony. Trwają ostatnie minuty. Właśnie, bo ty masz jeszcze tutaj złotą kartę. Tak wygląda ta karta. W tamtym roku najdroższą wylicytowano za 50 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord. No i jeszcze jedna fajna aukcja, do której serdecznie wszystkich zapraszam. Na pewno wszyscy znacie doskonale naszą Basię z reklam. Piękną blondynkę, możecie się z nią spotkać, zdjęć z nią obiad. Serdecznie zapraszam do licytacji. Jeszcze raz karta, proszę, tak. Tak wygląda karta. Jeśli Marcin wspomniał o licytacjach, to ja jeszcze dopowiem, że także na Podkarpaciu są dwie licytacje, na które warto zwrócić uwagę, a więc weekend z Bieszczadzką Strażą Graniczną i koń huculski, kolejny hucul z Odrzechowej. To wszystko oczywiście na internetowych aukcjach, a w Rzeszowie bawimy się doskonale z zespołem Bratanki. I jeszcze jedna informacja. Wiemy na pewno już, że na Podkarpaciu zebraliśmy więcej niż 500 tysięcy złotych, ale to cały czas jeszcze nasi wolontariusze, którzy w 45 sztabach dziś pracowali przez cały dzień, jeszcze liczą te pieniądze. A teraz zapraszamy was na naszą scenę na rzeszowskim rynku, gdzie Bratanka. Liczenie pieniędzy w Kieleckim Centrum Kultury, liczymy też tutaj na to, a może i przede wszystkim, że także w tym roku kielczanie i mieszkańcy Świętokrzyskiego okazali się bardzo hojni i ilość pieniędzy, którą rzucili do puszek, jest ogromna. Proszę spojrzeć, ci wolontariusze, a było ich 6 tysięcy przez cały dzień, chodzili po ulicach Kielc i zbierali pieniądze. Chodziła też niezwykła dziewczynka, Oliwia Brudka, która kiedyś, drodzy Państwo, wymarzyła sobie, że wygra walkę z białaczką i to się udało. A teraz, Oliwka, spełniasz swoje marzenie. Jakie? Żeby zbierać pieniądze do tej puszki, ponieważ gdy kiedyś wyszłam ze szpitala, widziałam, jak panie zbierały do puszki pieniądze. No i tak pomyślałam, że jak będę trochę większa, też chciałabym tak robić. To pokażmy naszym widzom, ile już tych pieniędzy w puszce mamy. Bardzo dużo na to wszystko wskazuje, ale sprawdźmy to u specjalistów. Dobry wieczór. Państwo wciąż liczą i liczą od kilku godzin. Liczymy, tak, tak. Od kilku godzin liczymy cały dzień, przyjmujemy puszki nowe. Tu mamy puszkę od Oliwki, liczymy cały czas. Czy to wszystko idzie na rekord? Mam nadzieję, że tak, że w tym roku zdobędziemy rekord. I miejmy nadzieję, że za godzinę przekażemy Państwu jeszcze lepsze informacje, że w Świętokrzyskiem ten serduszkowy pieniężny rekord padł. I halo Kielce, bardzo was kochamy, w ogóle wszystkich kochamy was i Rzeszów i Lublin, wszystkie te łączenia rewelacyjne, wspaniałe. Przypominam za moment, licytacja złoty kart telefonicznych, a tutaj obok mnie Szkoła Orląt, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, szkoła z legendą, szkoła, której jesteśmy my Polacy, bardzo dumni, także przyjechali do nas na nasz finał. Jureczku, i dla ciebie na licytację przywieźliśmy jeden dzień pobytu w legendarnej uczelni, czyli w Szkole Orląt. Proszę bardzo, przekazujemy. Bardzo krótki wojskowy meldunek. Dziękuję bardzo. Odbierajcie. Ale mamy dwie panie, cudowne, ładne, piękne Orlęta. Czy ta książka jest dla mnie, dla nas? To zróbmy wymiankę. Ty bierzesz kwiaty, ja biorę książkę, ale tobie też daję kwiaty. Książki oddaję dalej. Szkoła Orląt, spójrz, jacy dzielni, piękni ludzie. To jest właśnie Szkoła Orląt. O, jeszcze liceum lotnicze w Dęblinie. Tak, mamy tutaj na licytację gadżet mały z logiem naszego liceum. Też krótka rozmowa.
Chłopaki, dla was herbata, Bednarek, żebyście się poczuli dobrze. Oddaj mi to, bardzo się cieszę. Gdzieś widziałem jakąś koszulkę sportową, gdzieś ona miała być, mistrzostw sportu. Jest okej, ale póki co, moi drodzy, Kemon, to jest to? Kemon, gdzie jest Kemon? O, tu jest, przepraszam. Kemon, czyli to, co mamy na głowie, dzisiaj czesali, dzisiaj robili kolory, dzisiaj dbali o włosy, ale dzięki temu także robili coś dla orkiestry. Witaj, Jurku, dziesiąty raz się spotykam w dniu dzisiejszym. 111 salonów fryzjerskich Kemona pracowało, szygo, farbowało. Dzięki temu zdobyliśmy 125 tysięcy złotych, a przez te 10 lat 1 360 000. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować klientom, jak i bardzo, najbardziej fryzjerom za zaangażowanie. I dla ciebie, Jurku, jak zwykle, No Make, nasza maskotka, która ma wielkie serce. Dobra, to jest dla was nasz kolorowy kalendarz. Dajcie kwiaty, żebyśmy mogli chociaż tutaj na ręce symbolicznie pań, proszę bardzo. Przekazujemy Kemony, proszę bardzo. U nas jest taśmociąg, u nas jeszcze jeden bukiet kwiatów. Dziękujemy wam bardzo. Kemony, moi drodzy, szkoła numer 16, no szkoła z legendą, szkoła świetna, szkoła, która jest z nami, która przyjeżdża do nas na scenie zespół Tabu, a szkoła numer 16 razem z nami. Bardzo wam za to dziękujemy. Dokładnie. Szkoła numer 16 na warszawskich Ursynowie na Karpatach zebrała ponad 68 tysięcy. Dziękujemy. 68 tysięcy, ludzie, szkoła ponad. Coś niesamowitego. Dziękuję bardzo. Wszyscy razem śpiewamy z Tabą. Pamiętajcie o naszej grze. Było sobie życie, już za moment z Rurową, taką okładką pokaże się ta gra, za co bardzo dziękujemy. Oprócz tego licytujemy, było sobie życie z autografem, dziękujemy bardzo. I uwaga, Konin, halo Chorzu, halo Konin, halo Chorzu, śpiewamy wszyscy razem. Późnej pory, Konin. Mnóstwo pozytywnej energii. Konin cały czas gra i Konin cały czas zbiera pieniądze, ale pomagać orkiestrze okazuje się, że można przez cały rok. Jak to zrobić? Ze mną Jan Czapracki, który ma tutaj taki magiczny przycisk, a zatem play! Tak, dokładnie. W Play możecie wspierać orkiestrę przez cały rok. Wystarczy wysłać SMS-a o treści tak, pod numer 8070. Każdy klient Play na kartę, jeżeli doładowuje konto, my dodajemy do tego doładowania 5% i przekazujemy z każdego doładowania 5% prosto na orkiestrę, na jej konta. Dziękujemy za to. Przez cały rok możecie wspierać. Wspierajcie, bądźcie z nami, grajmy razem. Super! Super, super, bo to szalenie ważne. A ile już mamy? Mamy już ponad 100 tysięcy złotych. Dzięki Państwu te kwoty mogą być jeszcze większe. Z nami Justyna Kałużyńska, szefowa Konińskiego Sztamu Wojsk. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, co się tu dziś działo i może też o tym, że orkiestra to także społeczne zaangażowanie, prawda? Uczycie angażowania się w życie publiczne. Działo się naprawdę bardzo dużo przez cały dzień. Bawiliśmy się zarówno tutaj na terenie galerii, ale i w całym mieście. I pracowaliśmy bardzo, bardzo ciężko. Rzeczywiście już mamy ponad 100 tysięcy złotych na naszym koncie i cieszymy się, że Sztab Koniński jest jednym z największych w Polsce. A zatem, drodzy Państwo, orkiestra cały czas gra. Gramy do końca świata, jeden dzień dłużej. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Siema, no, po raz kolejny witam was, oczywiście roztańczony Chorzów. Prawie to nasze ostatnie wejście, ale my ciągle się bawimy, ciągle się bawimy. Są przedstawiciele wszystkich regionów całego Śląska, między innymi jest z nami Krzysiek. Krzysiek, jak było u was i gdzie? Dzisiaj walczyliśmy w Gliwicach i było lepiej niż w zeszłym roku. Już na tą chwilę mamy 110 tysięcy. 110 tysięcy! Jest także z nami Mariusz Tychów. Mariusz, a w Tychach jak? A w Tychach jesteśmy w połowie finału i na teraz mamy 40 tysięcy, ale kończymy przyszłą sobotę hokejem z gwiazdami. Tak, także są jeszcze z nami inni, jest z nami także Piotrek. Piotrek, jak u was? 20 265 zł, 7 tysięcy więcej niż w tamtym roku. Ale gdzie? W Chorzowie, sztab numer 1. Sztab numer 1! I dalej biegniemy podliczać. Ile u was? Ponad 55 tysięcy złotych! A gdzie? A w Bytomiu! W Bytomiu! My się przemieszczamy dalej, słuchajcie. Jak słyszycie na scenie, daje czadu ze Tour Oberschleiden. Nam tutaj towarzyszył. Dajemy czadu, przemieszczamy się, słuchajcie. Już chciałem iść dalej, a tutaj są nasze rekordzistki. Wyobraźcie sobie, że one w dwójkę do jednej puchy zebrały prawie 2,5 tysiąca. Dziewczyny, jak wydałyście to radę zrobić? Nie wiem, albo fantastycznie, czujemy się super.
Za rok pewnie będzie więcej. Będzie więcej! Ruszamy dalej. Jest z nami Kasia z zespołu Pieśni Tańca i Śląsk, która chciałaby kogoś pozdrowić. Witam serdecznie, pozdrawiam całą Polskę, cały świat, wszystkich, którzy włączają się w wielkie orkiestrowe granie. Trzymamy kciuki za pobicie kolejnego rekordu. Trzymamy kciuki za pobicie kolejnego rekordu. I nawet są dwie chyba najważniejsze osoby w regionie. Słuchajcie, pan prezydent Andrzej Kutala, panie prezydencie, jak w Chorzowie? No, w Chorzowie kolejny rekord. Prawie 500 komentariuszy nazbierało 80 tysięcy złotych. To jest skupę kasy kopniętosyr dla orkiestry. Pobiliśmy rekord i to z nadwyżką. No jest nam oczywiście pani marszałek Gabriela Lenartowicz. Pani marszałek, jak w regionie? Mamy kolejny rekord, 3 654 tysiące i to nie koniec, bo jeszcze trwają licytacje. Jeszcze trwają licytacje, zbieramy jeszcze więcej. My się bawimy do końca świata. Jeden dzień dłużej, jeszcze 15 minut i 10 sekund. Moi drodzy, tak się bawił Chorzów, to jest coś niesamowitego, ta godzina, jutro normalny dzień pracy, a my tak szalejemy, wielkie za to dzięki. Przypominam, u nas Tabu, który pięknie śpiewał na przystanku Woodstock, Laura i dla dziewczyny piękne kwiaty. Byłaś na spektaklu dzisiaj i jeszcze masz czas, żeby do nas paść i podarować płytę. Podaruję wam płytę, nie z tego spektaklu, byłam na spektaklu we Włocławku. We Włocławku to było Kochaj albo Rzuć. Pozdrawiam całą ekipę, która już jest w domach w tej chwili. Ja mam dla was płytę jeszcze świeżutką. Libertango Astor Piazzolla daje, tak, Nurkowi. O. I to jest płyta, którą nagrałam razem z Maćkiem Miecznikowskim. Też go pozdrawiam, zespołem Libertango, Tango Bridge. A jeszcze bardzo bym chciała pozdrowić moje dziecko Aleksa i poprosić, żeby już szedł spać. Moją mamę, wszystkich was orkiestrowiczów uwielbiam, kocham i grajmy cały czas. Dziękuję ci bardzo, wielkie dzięki, ogromne dzięki. Moi drodzy, a jeszcze biżuteria dla wozi, jeszcze biżuteria dla wozi. Ale już dochodzę do was, już do was dochodzę, mów szybciutko. Już od sierpnia 500 artystek i artystów tworzy biżuterię. Mamy naszyjniki, bransoletki, także kurtki dla motocyklistów. Zebraliśmy już dla was 40 tysięcy, a aukcje trwają do jutra, licytujcie! Wielkie dzięki, ogromne dzięki, wielkie dzięki, ogromne dzięki. Zaraz do was dochodzę. Moi drodzy, co się samy to, pokażcie to wszystko. Pokażcie dziewczyny. Tu był taki piękny napis na górze, gdzie on jest, nie ma, o jest to. Miss Exotica, Miss Exotica. Miss Exotica razem z nami. Miss Exotica jest to projekt, który ma na celu walkę z dyskryminacją w Polsce. A dziś specjalnie dla Wielkiej Orkiestry mamy marynarkę z kolekcji Miss Exotica International. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Wspieramy akcję całym sercem. Nasza idea jest z wami. Finał Miss Exotica 14 lutego w Walentynki w Centrum Handlowym Blue City. Zapraszamy! Miss Exotica! Moi drodzy, zobaczcie, tego nie widzieliście jeszcze. Przepiękne kolumny po raz kolejny i to jakie kolumny dla Wielkiej Orkiestry. Firma Tonsil z Wrześni i Studia Hi-Fi z Katowic. Jurek wznowiła dla ciebie, specjalnie dla Wielkiej Orkiestry, nową serię z serii Altus, a więc legendarne Altusy powracają. Słuchajcie, licytujcie na Allegro. Pierwszy model 001. To wszystko dla ciebie i dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siema i dzięki ci, że jesteś. 5000! Już jest 5000, moja droga, kwiaty dla ciebie. Piąteczka przybijamy. Dziękuję wielkie bardzo. Ogromne koszulka dla ciebie. Zaraz do was przyjdę. Praszka! Praszka z nami. A teraz uwaga. Dakar, Dakar, Dakar. I Rafał Soni, który prowadzi na Dakarze. Człowiek, który kocha orkiestrę. My kochamy Rafała. Halo Dakar, halo Dakar. Stoję na starcie jednego z najtrudniejszych etapów Dakaru 2015, maratońskiego etapu do Boliwii na wysokość powyżej 4000 metrów. Ten etap i jutrzejszy może zadecydować o wyniku tegorocznego Dakaru. Mimo emocji rajdowych wiozę ze sobą kask i serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą bardzo, bardzo mocno wspieram.
Dzisiaj finał WOŚP. Polacy pokazują światu, jak dzielić się swoim dobrem z innymi, jak pomagać tym, którzy mają za mało i w jaki sposób dawać dobry przykład innym. Ja też wiozę serce na swoim kasku dzisiaj do Boliwii. Proszę was, bądźcie z Czodrzy i dajcie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy powody do wielkiej radości w największej tego typu zbiórce pieniędzy dla dzieci na świecie. Rafał Sonik z Iquique w Chile. I moi drodzy, Praszka gra razem z nami już nie pierwszy raz. Praszka prawie od samego początku jest razem z nami. Jurek, 21 finał Wielkiej Orkiestry w Praszce, 41 623 zł, 6 tysięcy radów, gramy dalej, liczymy dalej, 31 aukcji. Mówiłem ci 3 tygodnie temu, że pobijemy Warszawę i pobiliśmy Warszawę. Siema! Tutaj dla was kubki, my się kubkiem rewanżujemy, proszę bardzo. I moi drodzy, to jest ten znak, o którym mówiłem. Znak, który w Słubicach stał przez kilka dni, a teraz z podpisami naszych piłkarzy jest licytowany. Jurek Słubicki, biznesmen, Gracjan, daje 10 200 zł, aby znak wrócił do Słubic. A to może my damy więcej, żebyście się nie zdziwili, chopy. To jest dla was, dziękuję bardzo. Koszulkę, szybko opowiedz o tej koszulce, dwa zdania. Moi drodzy, to był złoty rok dla polskiego sportu. Wczoraj byłem na jubileuszowym 80. balu na najlepszego sportowca Polski 2014 roku. I zobaczcie, co mam. 70 najgrubszych nazwisk polskiego sportu. Kamil Stoch, reprezentacja siatkówki, moi drodzy. Mam dla was dwa prezenty. Tą koszulkę prezesi wielkich firm zapraszam do licytacji oraz bilety na mecz reprezentacji Polski siatkówki i spotkanie z nimi, moi drodzy. Czegoś takiego nigdy jeszcze nie było. Warto, zapraszam. Serwis informacyjny żyjesz.pl zaprasza. Dziękujemy bardzo. My ci też dajemy naszą koszulkę i pędzimy teraz do Bydgoszczy. Halo, halo Bydgoszcz, halo Bydgoszcz oraz Białystok. Do Wołomina dojdziemy. Spokojnie, moi drodzy, spokojnie. To był fantastyczny dzień w Bydgoszczy. Dzień z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wspólnie z Pauliną jesteśmy dumni, że mogliśmy być z państwem i z wszystkimi tymi, którzy odwiedzili nasze telewizyjne studio w bardzo nietypowym miejscu. Na barce Lemara, która kultywuje szyperskie tradycje rodzin, które kiedyś na niej mieszkały, na rzece Brda, w samym sercu Bydgoszczy. Nie wiem jak u was, w waszych miejscowościach i miastach, u nas był istny karnawał. Przypominasz sobie, był nawet facet z Zakopanego, który kwestował jako wolontariusz w Bydgoszczy. Drukowaliśmy serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 3D. No i najważniejsze, im nam się udało z tej licytacji zdobyć. W sumie przez 20 lat, kiedy gramy z orkiestrą, zdobyliśmy 1 000 000 złotych, czyli już wiemy, że dzisiaj mamy ponad milion złotych. Już grubo ponad 60 tysięcy w licytacjach, które trwają za pośrednictwem naszego oddziału Telewizji Polskiej w Bydgoszczy. Wierzymy, że gdy jutro, pojutrze będą te kwoty sumowane, okaże się, że jest ich jeszcze więcej. A to wszystko dzięki państwu i to wszystko dla dzieciaków i dla seniorów. Pozdrawiamy wszystkich, nie marzliście z nami, było bardzo fajnie. Pozdrawiamy, do zobaczenia w przyszłym roku. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Podlasiu rozpoczął się specjalnym pociągiem, po raz piąty specjalnym pociągiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Białegostoku do Walii. Tak, tak, tak było. Kolejarze przypominają o tym. Jak zwykle pierwszy kolejarz, pierwszy motorniczy. Jak było dzisiaj? Rewelacja, mnóstwo dobrych ludzi, tańczyło z nami w pociągu, śpiewało z nami w pociągu, dobrze bawiło się z nami w pociągu, między innymi był z nami marszałek Baszko i marszałek Grzywno, niemal 20 tysięcy w puszkach za bilety dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także rewelacja w Puszczek Tyszyńskiej i w Waliłach. Dziękujemy wszystkim dobrym ludziom, którzy byli z nami. Dziękujemy serdecznie. Ilu wolontariuszy w Białymstoku kwestowało dzisiaj? Po 400 mieliśmy wolontariuszy, dziękujemy wszystkim za pomoc, za świetną zabawę, bo to dzięki nim między innymi jest...
piaski są z 24-karatowego złota. Moi drodzy, a my tu spójrzmy, bo tu są fajne nazwy. Centrum Doradztwa Olsztyn, 10. Berlin Doner Kebab, tak. Biofarm Spółka, Albert Nowe Miasto, Tarczyński, Mix Taxi Szczecin, Poluk Świdnica, PowerMed, EU.com i Fabryka Musicalu.pl. 17-16 tysięcy to najwyższe pozycje. I uwaga, zaczynamy naszą licytację, a więc zaczynamy od najwyższej, czyli Fabryka Musicalu. 17 tysięcy, 20 tysięcy PowerMed. PowerMed 20 tysięcy i to jest numer jeden naszej karty, też tylko 100 kart telefonicznych. Wszystko, co ma numer 13, zostaje u nas, taka tradycja i na tym to polega, żebyśmy z tą 13 się nie rozstawali. Dzięki temu wszystkie edycje serduszek i kart telefonicznych są razem z nami. To jest karta Playa, gdzie taki jest chip, nie warto go wyjmować, warto to wszystko zatrzymać. Uwaga, tutaj są rozmowy. Pan cię rozśmiesza? Proszę nie rozśmieszać myszy. Mysza odbiera telefony, właśnie to mysza macha. Proszę nie rozśmieszać myszy, tylko podać kwotę. Bo póki się jeszcze mysza trzyma, to nam otrzyma długopis. 21 tysięcy po raz pierwszy Fabryka Musicalu. Moi drodzy, i skakujemy na pierwsze miejsce. O, proszę bardzo, proszę bardzo. PowerMed 20 tysięcy, teraz czekamy, co powie PowerMed. PowerMed mówi 25 tysięcy! 25 tysięcy za kartę telefoniczną numer 1. To taka nasza tradycja, że to robimy, że tak się bawimy. Ja tam słyszę z tyłu 30, jako licytujący nie mogę nic sugerować, ale jest to okrzyk, który pachnie bardzo, bardzo, bardzo ładnie. 30, 26 tysięcy, 23 tysięcy PowerMed. Numer 1, 26 tysięcy, 25 EUKO. EUKO było przy serduszkach i teraz także jest 10 lat z WOŚP-em, 25 tysięcy. Czekamy, co powie EUKO. 30 tysięcy, brawo! Dziękuję, że Fabryka nie rozśmiesza myszy. EUKO. 35 tysięcy! To jest suma, 35 tysięcy. Fabryka Musicalu. Mysza zasłania ucho, nie może usłyszeć. Mysza, podpowiadają ci mysza ile. Ale czekamy, co powie Fabryka Musicalu.pl. Fabryka Musicalu.pl wyśpiewa zaraz za moment, jeszcze chwilę. Ucho na końcu napisane 3-0. Mysza, co by sobie opowiadacie, życiorys? Eko, 36 tysięcy. Euko, 36 tysięcy. I uwaga, czekam na Fabrykę. 40! 40 Fabryka, a więc już za dwie karty mamy 76 tysięcy i to cieszy bardzo. Jeszcze więcej, bawimy się, pamiętacie, to jest super zabawa przy okazji, ponieważ te pieniądze także w sposób nieprawdopodobny wzbogacają na stan konta. Rany boskie, ludzie, 35 milionów, 45! Euko, 45, wielkie dzięki. A stan naszego konta 35 milionów 180 tysięcy 564 złote. To chyba więcej niż było rok temu. Chyba więcej. Czy PowerMed też? PowerMed skończył na 30 tysiącach. PowerMed, brawa dla PowerMed. 30 tysięcy. I czekamy na kolejne, kolejną propozycją. Ja już nic nie mówię, ja czekam. Ja po prostu czekam. Euko, 50 tysięcy. Moi drodzy, 50 tysięcy. A tu jeszcze mam 45. A ja chcę 50. I uwaga, 50. 90 tysięcy, 120 tysięcy za 3 karty. Za 3 złote karty. To jest rekord, absolutny rekord. I jeszcze czekamy na ostatnie słowo. Euko.
Proszę posłuchać, co oni tam krzyczą. Cały czas licytujemy jeszcze na naszej aukcji. Niezwykle wesołej, ale także serdecznej, potrzebnej, cudownej. Licytujemy złote karty telefoniczne. 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już jest powyżej 35 milionów na naszym koncie. I uwaga, 55 tysięcy! Ełko, 10 lat z Bośpem. Wielkie, ogromne dla was za to dzięki. 55 tysięcy. I ostatnie słowo, Madonna od Kory obok nas. Madonno, dziękujemy bardzo. To dobra Madonna. Kora, jeżeli nas słuchasz, wszystkiego dobrego ci życzymy. Jesteśmy bardzo z tobą i uwaga, 60 tysięcy! Szaleństwo, ale to jest właśnie takie wieczorne szaleństwo w Polsce. 100 tysięcy, 130 tysięcy za 3 złote karty. 130 tysięcy za 3 złote karty. Bardzo za to dziękujemy. I to już jest koniec, a więc 60 tysięcy po raz pierwszy. 60 tysięcy po raz drugi. I 60 tysięcy po raz trzeci. Dziękuję wam bardzo. Macie wyobraźnię, macie rock'n'rolla, macie w sobie niesamowitą radość, że jesteście dzisiaj razem z nami. Ełko, fabryka musicalu, Power Med, 3 pierwsze miejsca, potężne pieniądze. Bardzo wam, chłopaki i dziewczyny, dziękujemy. Gorzów, halo Gorzów, halo Gorzów, halo Łódź. Dzięki, plebe! Gorzowie Wielkopolskim, wielkie liczenie cały czas trwa. Puszki bardzo ciężkie, przyniesione, zbierane cały dzień przez wolontariuszy. No a teraz inni mają pracę, bo muszą to wszystko policzyć. Liczy między innymi Karol, jaki jest system? Grupuję każde monety na kubki i później zliczam kubki. Jedynki do jedynek, dwójki do dwójek i tak dalej, bilon osobno, banknoty osobno. Tak, dokładnie. Później zapisuję to wszystko na kartce, sumuję i wrzucam do puszki. Ta lekcja matematyki. Okazuje się, że w tych puszkach, w pieniądzach wrzuconych przez gorzowian są nie tylko złotówki, Krzysztof. Tak, są nie tylko złotówki. Gorzowianie do puszek wrzucają nawet banknoty z Jordanii, z Hongkongu i z różnych dziwnych krajów świata, o których nawet nie mamy pojęcia. Staramy się te pieniądze policzyć, zebrać, wrzucamy to do bezpiecznych kopert i odpowiedni ludzie się tym zajmują, liczeniem tego na złotówki. A to są prawdziwe rarytasy, to są bony do Peweksu, za które kiedyś kupowaliśmy pieluchy, tiktaki i różne inne dziwne rzeczy, ale to też trafia do gorzowskich puszek. Mamy też obrączki, kolczyki, różne dziwne rzeczy, ale to wszystko w dobrej wierze i w dobrej idei. Wszystko, co mieli gorzowianie, wrzucili do puszek, bardzo cenne rzeczy. Chcę wam jeszcze coś pokazać. Taka długa rolka papieru, dodawanie właśnie tam również i liczenie puszki. Tak wygląda liczenie pieniędzy w Gorzowie. Pozdrawiamy was serdecznie. Do zobaczenia. Koniec finałowego grania, jak zawsze są koluszki. Witamy serdecznie, jak było? Jak zwykle fantastycznie. Ile zebraliście? Ponad 40 tysięcy liczymy. I pozdrowienia dla Jurka Owsiaka. 3, 4... Siema! A tak bawiliśmy się dzisiaj w Łodzi przez cały dzień. Zobaczcie. Rysunek otrzymałem pod Pałacem Kultury, kiedy byliśmy na scenie, kiedy był koncert. Sam aktor podpisał się na tym rysunku, to później będziemy licytowali. Ludzie w ten sposób chcą także grać razem z nami, ale chciałem wam teraz przedstawić po raz kolejny sztafetę biegową, która z Knurowa biegnie do nas od wielu lat. Dojeżdża, dobiegają na przystanek Woodstock, także biegną do nas tutaj, do Warszawy, przybiegli dzisiaj. Jurek, 11 rok. Na naszym liczniku jest ponad 9 tysięcy kilometrów. Dla ciebie taka pamiątka. Pamiętasz, jak byłeś na dole, na kopalni? To jest lampka górnicza. Świeci, działa dla największego gwarka, Jurka Owsiaka.
Z nami biegła dzisiaj Panorama, Małgosia Wiśniewska w biegu cukrzycowym. Nowe Miasto nad Pilicą, Wrocław, Kudowa-Zdrój. Tu mamy jeszcze kolejny taki dar na licytację z kolei, bo to jest dla ciebie prywatnie. A z kolei tutaj kolega odpowie, już proszę o autograf i kolega odpowie o tym wszystkim. Jurek, dla ciebie w tym roku jeździ Kudowa Rally. Fantastyczna motoryzacyjna przygoda. Pełen pakiet plus przejazd rajdówką. Jurek, dla ciebie, dla orkiestry, dzięki za to, co robisz, dzięki. To ja wam bardzo dziękuję. Bodek, takie wyjątkowe, piękne podziękowanie dla ciebie. Bardzo dziękuję. Bodek oprócz tego jest naszym instruktorem ruru, jest pokojowym patrol. Oddaj tą lampkę, bo to moja. Dziękuję bardzo. A my, moi drodzy, biegniemy teraz szybko, pędzimy do Stavanger. Halo Stavanger! Wszystko, co ci mówię, mówię ci po to, żeby cię poczuł. Ciebie zależy twoje życie, wygląda. Dosyć rewolucji, która jest tylko na ulicach, a w ludziach nie. Więcej ciebie to my. Uciekamy, ale szurzy, wiemy gdzie. To nie jest tylko głos metalowy, by się blisk. Nie wiemy, dokąd jeszcze będziemy biegli. Co rano tylko, że ludzie sami dostrzegli. Kiedyś będzie nas więcej. Nie jest tylko głos metalowych wysiedli. Sami nie wiemy, dokąd jeszcze będziemy biegli. Chcemy tylko, żeby ludzie sami dostrzegli. Kiedyś będzie nas więcej. To było Stavanger, a więc gramy wszędzie. Norwegia, moi drodzy, raport medialny na temat pozytywnego wizerunku Wośc, czyli jaki ten wizerunek jest? Tylko na maksa pozytywny. Siema Jurku, dziękujemy ci, że możemy tu być. Newton Media zbiera tylko pozytywne informacje dla was. Dziękuję bardzo, kwiat dla ciebie. Jurku, mamy dla ciebie jeszcze obraz, a konkretnie zdjęcie Petra Pazura. To jest członek naszego zarządu grupy Newton Media. Bardzo znany w Czechach fotograf. Dla ciebie. Myślę, że to jest chyba nawet Toskania. Tak to wygląda bardzo pięknie. Odbieramy. Dziękujemy bardzo. Rewanżujemy się muzyką zespołu Tabu i Kubeczkiem. Dziękujemy bardzo. Na scenie zespół WW. Zespół WW. A my już biegniemy tutaj dalej. Suleków. Szybko zasuwać. Jurgo, Suleków z tobą gra po raz następny już rok. Dzisiaj zebraliśmy 61 tysięcy złotych w Sulechowie. Ale to nie wszystko. My już w piątek graliśmy, Jurku, i oddaliśmy w sumie 49 litrów krwi, która już poszła do Centrum Świadectwa Kolecznictwa Zielonej Górze. Ponadto Sulechów to jest gmina miodem płynąca. Żeby tylko ci pokazać, aby nie być gołosłownym, Jureczku, przede wszystkim to, u nas się mówi, dasz wino, więc mam nadzieję, że wtedy, kiedy będziesz miał tą chwilę dla siebie, będziesz mógł sobie te wino wziąć. Moi drodzy, to jest pudełko, samo pudełko. My się rewanżujemy herbatą pyszną i już jesteśmy. Sabina, nareszcie jestem u ciebie. Panorama Film, jak to mówią, znowu piersi w walce, piersi w nauce. Witamy! Panorama Film jest marką silnie kojarzoną z wyszukiwaniem lokalnym, dlatego wspieramy lokalne społeczności i was, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od wielu lat, a w tym roku po raz drugi zorganizowaliśmy sztab korporacyjny, jedyny w Polsce. Będziemy was wspierać zawsze, do końca świata i jeden dzień dłużej. Siema! Panorama Film, proszę bardzo, to jest dla pani jeszcze jeden bukiecik. Jeszcze jeden bukiet, już jest jeszcze jeden bukiet dla jeszcze jednej pani. Dziękujemy wam bardzo. Bank Spółdzielni Ziemi Kaliskiej, czyli Bronek, który do nas dojechał na rowerze ze swoją ekipą. Jurek, ja tu jestem nie najważniejszy. Najważniejsze są dzieci. Tak jak ci obiecałem, przywiozłem z wszystkich wolontariuszy kaliskich imprez zamkniętych w tle. I do ciebie mam tak. Dużego Grześka, nie wiem jak się z tym poradzić. Poradzę, bo my znamy ten prezent bardzo dobrze. Wiesz. Ja nocą też chciałem być głośniejszą. Mało, ponieważ w tej stafecie jechał szef tej firmy i masz ten kuperek, nie wiem co tam jest. Kochany, ja sprawdzę, nie bój się. A to ja ci bardzo dziękuję, Bronek. Taki mały dyplomik, zobacz, bo nikt takiego dyplomu nie ma jak ty. Podziękuj tym małym, bo oni zbierali, naprawdę. I
ja im dziękuję kalendarzom, pyszną herbatą i tym wszystkim. Szybko mów o skorpiącach. Również firma Bobo Medi Prestige zaprasza na dwuosobowy koncert w zabezpieczeniu medycznym. Jurka, czy mogliście podpisać o certyfikat twojego podpisu na tym zaproszeniu? Zaraz ci dam już zas. Uwaga, skorpiąsi także u nas jest możliwość dotknięcia, popatrzenia i bycia razem z nimi. Moi drodzy, cześć, witam ciebie serdecznie. Po raz kolejny jesteś z nami, za to ogromne, wielkie dzięki. I teraz ty mówisz, on mówi. Kuba jest po raz 20 w studiu z wami. 20 raz, chłopaku? Tak. Bardzo ci tak, jak dzisiejsza zbiórka przebiegała? Bardzo dobrze, jak zwykle. Kuba ma swoich fanów, którzy przychodzą zawsze w to samo miejsce. I kwiaty to jest dla ciebie. Dziękuję. Poczekajcie. Rzeszów, halo. Rzeszów, witaj, pozdrawiamy całą orkiestrową Polskę. Jesteśmy tutaj cały czas z wami, bawimy się razem z zespołem Bratanki, a razem ze mną pani doktor Jadwiga Kudysz-Starzec, doktor geriatria, bo geriatrzy także na Podkarpaciu liczą na wsparcie orkiestry, geriatrzy i ich pacjenci. Geriatrzy liczą na wsparcie, liczą bardziej pacjenci, a jeszcze bardziej liczą ich opiekunowie, zwłaszcza tych pacjentów, którzy wymagają najwięcej. Ja myślę o pacjentach z zespołami otępiennymi, których mamy również coraz więcej, którzy wymagają naprawdę dużej pomocy. Pani doktor, taka ciekawostka, bo pani pracuje na oddziale, który no, w zasadzie powstał dzięki fundacji. Znaczy, oddział powstał wcześniej, fundacja zdecydowała się na pomoc bardzo szybko. Natomiast my pracowaliśmy na sprzęcie wypożyczonym, na wypożyczonych właściwie łóżkach i dzięki orkiestrze oddział rzeczywiście posiada w tej chwili sprzęt własny, fantastyczny, sprzęt nowy, który świetnie pomaga naszym chorym. Możemy na nim pracować. To doskonały przykład na to, jak działa fundacja, jak działa orkiestra. Razem z nami także teatr Lumen Noctis, to oni dzisiaj przygotowywali w Rzeszowie specjalny show. Zobaczcie, jak się bawią z Bratankami. Specjalny show na światełko do nieba. Ja tylko jeszcze raz przypomnę o internetowych aukcjach na Podkarpaciu. Na Allegro można znaleźć m.in. weekend z Bieszczadzką Strażą Graniczną, weekend śladami Watahy. Warto licytować ten weekend, około 1000 zł w tej chwili. Koń Huculski, kolejny z Instytutu Zootechniki z Odrzechowej, a także biżuteryjki z Podkarpacia. To wszystko znajdziecie na internetowych aukcjach. Zachęcamy do przyglądania się i licytowania. A my teraz chcemy wam przypomnieć jeszcze raz, pokazać, jak wyglądało światełko do nieba w Rzeszowie. Gorąco dziękujemy. Razem z nami tutaj na rynku kilka tysięcy wolontariuszy i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Rzeszowa bawi się i bawi cały czas doskonale. Dziękujemy, pozdrawiamy z Rzeszowa. Tak wyglądało światełko do nieba o 20. Herbaty gorąco. Tu się nic nie dzieje. Bo tu się nic nie dzieje, można powiedzieć. Czyli spokój ogromny. Nie, no byłoby to oczywiście nieprawdą. Te wszystkie monitory pokazują to, co się dzieje w studio, to, co się działo w bloku B, czyli tam przez cały czas, kiedy mówiliśmy o medycynie. To, co się dzieje także w całej Polsce. Państwo tego nie widzą, państwo wchodzą na te łączenia, które już dzieją się, które już możecie obserwować. My tutaj nieraz widzimy w podglądzie, kiedy ja tam stoję na dole i widzę, jak się świetnie bawią miasta. Troszeczkę tak próbuję tutaj wejść i powiedzieć, wpuśćcie już raz, bo my się też świetnie bawimy. Ale tak nie można. Trzeba dać każdemu jego minuty, bo każda taka minuta to jest mnóstwo pracy ludzi, którzy to organizują, ale także przekazu, ponieważ to są kamery, to są operatorzy, to jest Telewizja Polska, która organizuje największe tego rodzaju
widowisko, medialne, nie ma takich na świecie. Kiedy się robi Mistrzostwa Świata, kiedy się robi olimpiady, to trzeba naprawdę sprowadzić mnóstwo wozów, mnóstwo ludzi, nawet nasi operatorzy jadą gdzieś tam dalej, żeby za tą piłką i w tą stronę, i w tą stronę. A my tutaj robimy rzecz niebywałą naszymi siłami. Robimy mistrzostwo, absolutne mistrzostwo. Teraz mam w scenariuszu, że muszę się odwrócić i pokazać całą tą piękną ekipę. Wielkie brawa dla was. Wszyscy to są właśnie są ludzie, którzy pracują jeszcze przez cały czas. Te brawa były słabe, bo oni trzymają ręce cały czas na stole, bo tu zobacz, ile jest przycisku, ile jest gałek. Mariusz, Robert, Jacek, Janusz, Marek, Beata, Agnieszka, Jania, Tomek i Marzena, i Darek, i Renata, i pan Wojtek, który teraz jest w krawacie jeszcze. Nie, tutaj jest... A, no, jeszcze dalej? Nie, pan Wojtek jest bez krawatu, jest przy telefonie. Ale Marek tutaj jest za nami. Marek Cynarski, to jest jego ostatnia orkiestra, ponieważ, no Marku, co tu dużo gadać, ale my na ciebie teraz będziemy płacili ten ZUS, żebyś ty godnie żył, żebyś teraz godnie mógł pójść na emeryturę. Wielkie dzięki dla ciebie symbolicznie, ale oprócz tego dla całej ekipy, która tutaj w tym studiu jest z nami, pilnuje wszystkiego, aby było na czas, aby to wszystko działało. Pamiętajcie, moi drodzy, to się dzieje w Polsce, że właśnie w ten sposób taki przekaz Made in Poland działa u nas i to wygląda wspaniale. Ja się z tego bardzo cieszę. Dobrze, płaćcie abonamenty, dobrze? Londyn, halo Londyn, halo Londyn, albo Londek zrób, nie, Londyn. Siema! Londyn pozdrawia Polskę! Siema! U nas już ogromna impreza! Siema! Cierka suka pobarszczona kiełbasa, zwana potocznie zespołem Kabanos, pozdrawia Polskę! Siema! Powolutko będziemy się żegnali. Pokojowy patron to ludzie, którzy przyjechali z całej Polski, którzy nam pomagali tutaj w studiu, ale także pomagali nam, abyśmy mogli fantastycznie się czuć w mieście, w Warszawie. Abyśmy mogli, dziękuję bardzo, abyśmy mogli zrobić przepiękną orkiestrę. To są ludzie, którzy także na przystanku Woodstock są razem z nami, ale także nasze biuro Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A więc ci wszyscy ludzie, którzy na co dzień pracują, aby później ten sprzęt mógł dojść wszędzie, gdzie może być, a więc tam, o którym mówimy, w tych wszystkich miejscach. Moi drodzy, spójrzcie, ile słodyczy jest obok nas. Jest tort Grycana, jest także przepiękna cukiernia Mazurek, ale uwaga, są także lody. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy ogromnie za to, że cała Polska dzisiaj była razem z nami. To jest ten dzień, to jest ten moment, żeby pokazać, że robimy coś niesamowicie pięknego. Cukiernia Lukrecja na aukcję przeznacza te piękne pierniki, ale także, zobaczcie, Grycan daje nam lody. No nie mogę zjeść lodu, bo by mi pękło gardło, ale najpiękniejsze to wiem, widzę. Spójrzcie, jaka kartka, jaka wymięta kartka. Grycan, dziękuję bardzo. Lodziarnia Grycan znów w tym roku z orkiestrą. Cieszymy się, 124 lodziarnie, prawie 4000 deserów z sercem sprzedanych, 45 tysięcy idzie na konto orkiestry. Super, a lody i tor dzisiaj... dziękujemy! Super. To ja dziękuję bardzo. Kwiaty, dajcie jeszcze kwiaty, tutaj kwiaty. Kwiaty dla przepięknej cukierni. Jeszcze kwiaty, dziękujemy bardzo. Tutaj jeszcze Tomaszów Mazowiecki, 100 tysięcy złotych. Dziękujemy wam bardzo. Diagnostyka. Gramy razem z wami, razem z czołgiem z kancelarii Filicy, jest super.
Dzielcie tort, dzielcie tort! Niesamowicie, to jest pokojowy patron. Zobaczcie, żółte koszulki, czerwone koszulki. Ludzie, którzy tak świetnie, wspaniale grali dla nas, którzy są także, kiedy później jest przystanek Woodstock. To jest geograf, to jest geograf, a to jest zmaza, świry, punkowcy. Dziękuję wam bardzo, że jesteście razem z nami. Powolutku schodzimy na scenę, powolutku jesteśmy na scenie i już teraz powoli jest zegła wobu. I moi drodzy, powolutku będziemy kończyli ten dzień. Było po prostu zajebiście pięknie, przepraszam za to słowo, ale byliście rewelacyjni! Dajcie trochę niżej, troszeczkę niżej dajcie te tabliczki, żebym ja widział wszystko. Trochę niżej, o tak, jest super. Moi drodzy, po raz kolejny pokazaliśmy, że nie świrujemy, że robimy rzeczy potrzebne, że robimy rzeczy mądre, że gramy jako wielka orkiestra dla całego świata, dla całej Polski, że po prostu nie mamy focha, że jesteśmy ludźmi wesołymi, miłymi, serdecznymi. Chodźcie na scenę, wchodźcie na scenę, bawmy się wszyscy razem, bądźmy razem. Pamiętajcie, gramy do końca świata. Jutro będziemy podawali naszą sumę 36 milionów. 228 tysięcy 912 zł. To jest suma, o której mówimy, deklarowana. Jutro będziemy wszystko liczyli. Gdzie jest fundacja? Danek, Danek Piotrek. Danek Piotrek, wielka orkiestra. 23 finał. I ja biję. Tonight! Chodźcie na scenę chodźcie. Tworzymy najnowocześniejszą medycynę, dlatego grajcie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. Kręcioła TV. Transmisje na żywo, muzyka z przystanku Woodstocku, masa pozytywnej energii. Zapraszam do mojego wideobloga, czasem pełnego śmiechu, czasem na serio. Wejdź na nasze strony i oglądaj. Codziennie coś nowego. www.kręcioła.tv. Każdy noworodek w drugiej dobie życia ma wykonywane badanie przesiewowe słuchu. Gdyby nie wielka orkiestra, nie bylibyśmy w stanie przyjąć i zadbać o taką dużą ilość dzieci w ciągu roku. Nigdy się nie zastanawiałam na tym, że sprzęt, który jest zakupiony za te pieniądze, może pomóc mojemu dziecku. To tylko dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy mamy ten program i możemy być z tego naprawdę dumni.